Można się zastanawiać, czy odnalezienie siebie, doznanie uzdrowienia ciała i ducha, przeżycia duchowe są możliwe tylko w odpowiednich miejscach na tej ziemi, czy też nie ma to większego znaczenia. Nowiny Chorynieckie z kaplicą na wodzie Matki Bożej powinny dać nam ku temu wskazówki. Wedle źródeł kościelnych miały miejsce tutaj trzy objawienia maryjne 12 czerwca, 2 sierpnia i 8 września 1636 roku. Widzenia doświadczyła trójka dzieci pasąca krowy w tych okolicach. Teraz jest tutaj las, ale kiedyś były rozległe łąki. Majestatyczna wizja musiała zrobić ogromne wrażenie, gdyż do dziś wspomnienie to przetrwało. Zwykłe majaki nie zrobiłyby większego wrażenia na dorosłych, a chorynieccy franciszkanie nie kultywowaliby tego wydarzenia do dzisiaj. Objawienia także nie mają przypadkowych miejsc. Zawsze jest to kombinacja miejsca i ludzi. Tylko niezwykłe miejsca kształtują i wpływają pośrednio na większe wydarzenia. Czy to w życiu zwykłego człowieka i jego otoczenia, czy też większych społeczeństw. A potrójne objawienie maryjne wydaje się być zapowiedzią kształtowania się tego miejsca w coś niezwykłego na przestrzeni stuleci. Pewnym względem z nowinami chorynieckimi związane są dwie bardzo ważne postacie historyczne. To Jan III Sobieski i książę Józef Poniatowski. Na wschód od kaplicy na wzniesieniu stoi krzyż upamiętniający przemarsz wojsk księcia Poniatowskiego z 1809 roku, gdy kierował się na Lwów. To ważny moment w historii, gdyż uwalniając Lwów, zmusił Austriaków do opuszczenia Warszawy. Natomiast w samej wiosce stoi kapliczka z 1672 roku, upamiętniająca wyzwolenie jeńców z jasyru tatarskiego, kiedy to Sobieski rozbił tutaj resztki czambułów tatarskich, które uniknęły pogromu w bitwie pod Cieszanowem. Śmiało możemy wnioskować, że z tych świętych źródeł pili wodę ci dwaj niezwykle ważni dla Polski i Europy herosi. Szczególnie Jan III Sobieski, uważany za obrońcę Europy i wiary chrześcijańskiej, gdyż w bitwie pod Wiedniem zatrzymał Turków i napływ islamu na Europę. Smak tej wody ma znamiona niezwykłych postaci historycznych. Z podań wiemy, że ponoć Jan III Sobieski korzystał z kąpieli w wodach chorynieckich, a w nowinach musiał odwiedzić źródło, które wybiło przy objawieniu kilkadziesiąt lat wcześniej, mając stosunkowo świeże podania od miejscowej ludności na temat tego mistycznego wydarzenia. Dziś możemy tylko wywnioskować scenariusze przeszłości, ale ten przykład rysuje bardzo ciekawy aspekt wyjątkowości miejsca, ducha unoszącego się nad danym miejscem. Dlatego też temu miejscu należy się szczególny szacunek. Właśnie szacunek zabarwia szczególnie miejsce. Z tym szacunkiem możemy wejść do świątyni i doznać prawdziwych duchowych wrażeń. Dawnymi czasy, gdy nie było rozwiniętej medycyny, jechano do niezwykłych świętych miejsc. Mówiło się, że jedzie się do wód.
pobliski Choryniec ze swoimi niespotykanymi wodami siarkowymi był i jest miejscem leczenia ciała. Gorące kąpiele wzmacniały ciało. Bajkowa kraina wpływała korzystnie na psychikę, a takie miejsca jak Nowiny ze świętymi źródłami miały uzdrowić ducha. Czy przebywanie w tych okolicach miało jakiś wpływ na Sobieskiego i jego późniejsze dokonanie? To już rozważania niemal filozoficzne. Czynnik duchowy warto zacząć od modlitwy, poznać tajniki modlitwy. Ta religijna praktyka polega na uświadomieniu sobie miejsca. Symboliczne dostrzeżenie obecności Boga wokół nas. Wtedy możemy się ukierunkować przy pomocy własnych słów lub klasycznych formułek i oddać w ręce Boga, niejako otworzyć, po prostu chcieć dostrzec okazje, jakie daje nam Bóg, będące wysłuchaniem modlitw. Takie miejsca jak to, w którym jesteśmy, pozwalają to zrozumieć. Tylko akceptacja i zrozumienie pozwala otworzyć się, doznać czegoś niezwykłego, zobaczyć więcej, inaczej żyć, zmieniać się i doznać uzdrowienia ciała i ducha. Czymże jest wiara i poddanie się woli Boga, jak nie akceptacją swojej osoby oraz tego, że nie mamy na wszystko wpływu. Wszystko może tylko Bóg. My możemy tylko kierować sobą. Siła wyższa na nas wpływa. Możemy się tylko modlić, by zaszczepić w sobie chęć zauważenia obecności harmonii, radości i spokoju oraz akceptacji siebie i otoczenia. Spójrzcie na te okolice. O każdej porze, czy to świt, czy zmrok, panuje tutaj niezwykła harmonia. Szumiąca woda, śpiew ptaków, wszechogarniająca cisza, mistyczny nastrój objawienia. To właśnie rysuje klimat tego miejsca i wytwarza unoszącego się ducha nad wodami. Woda to symbol oczyszczenia. Dlatego też przed wejściem do świątyni zanurzamy palce w wodzie święconej i oczyszczamy ciało i ducha znakiem krzyża. To ten symboliczny gest ukierunkowuje nas ku temu, który jest wodą żywą i ożywia nasze ciało. Regeneruje poprzez uzdrowienie ducha. Tam, gdzie jest Maryja, tam jest Chrystus. Symboliczne wybicie źródła w miejscu objawienia, jakie miało w 1636 roku, to nic innego jak symboliczne narodzenie Chrystusa pod postacią wody. Tutaj może się narodzić w nas świadomość Chrystusowa, czyli mogą się otworzyć oczy. Nowińska woda wedle podań ma uzdrawiać oczy. Nie tylko jest to fizyczne uzdrowienie oczu, ale szczególnie ich uzdrowienie lub nawet otwarcie na coś, czego przedtem nie widzieliśmy. Coś, co może odmienić nasze życie, a nie dostrzegamy tego. To jest cel przybycia do tego sanktuarium. Otrzymać dar otwarcia oczu, oświecenia, uzdrowienia ducha, bo stan naszego ducha wpływa na naszą psychikę i ciało.